w kolejnym odcinku wideobloga z cyklu Wiem Wszystko. Tym razem chciałbym powiedzieć co nieco o... o tym, jak dbać o akumulator w samochodzie. Najprościej będzie, powiedzmy, ograniczyć zużycie prądu na postoju, jeżeli samochód nie pracuje, silnik nie pracuje. Czyli ograniczymy zużycie prądu, nie włączajmy radia przy wyłączonym silniku, ograniczmy zużycie prądu przez światła czy przez dmuchawę, powiedzmy. Warto też oczyścić styki w akumulatorze i nasmarować je wazeliną techniczną, bieguny, żeby prąd miał łatwiej, powiedzmy, płynąć. Do tego warto ocieplić akumulator. Są specjalne pokrowce. Nie wiem, jaki to daje efekt, za duży na pewno nie, ale podczas dużych mrozów może dać spory efekt. No i na pewno warto, jeżeli akumulator nie jest zużywany, samochód stoi dosyć długo, powiedzmy parę dni, czy miesiąc, czy dwa tygodnie, warto akumulator doładowywać raz na dwa tygodnie, czy raz na miesiąc, powiedzmy prostownikiem, żeby po prostu ten akumulator się nie zasiarczył, nie rozładował do takiego stanu, że już nic nie będziemy w stanie z nim zrobić. Także to by było na tyle odnośnie dbania o akumulator. Dziękuję i pozdrawiam.